Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Giety a San Andreas. Jesteśmy w tym nowym mieście. Tylko nie pamiętam, jak ono się nazywa. W każdym razie, o Boże, to... Scrollowanie, chyba w tamtych czasach, jak wychodziła ta gra, to... Nie było chyba jeszcze myszki ze scrollem. No chyba tak. Dobra, kolejna misja od CJ. Dobra, schowajmy broń, bo jeszcze nas policja kurde do tej... What the f... Boże, co tu się dzieje? Ukradł samochód! Policja go goni ładnie. Dobra, w takim razie misja od nas samych. Noś kwiaty we włosach. Zobaczmy. Motherfucker! That mute asshole! That fucking snake without a tongue gave me this shithole instead of a pink slip! I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world! Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? No, my man, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name, and for once, I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Dobre. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Ten cały czas zjarany. Yeah, all right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. I robią za zioło. Again? Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Okay. No i lajtowo, uświadomiliście mnie tak naprawdę, kim była ta Katalina? Oraz jej nowy chłopak, tak. Hey man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89 Pier 11, apparently. Apparently? You know how it is. Czekajcie, sprawdzę na mapie, gdzie to jest. Aha, tutaj. Man, a field of tents, crazy ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. Niech zgadnę. Co to fantastycznie... Nie, chyba raczej nie wejdę tam. Samochód został zniszczony. Bywa i tak. W każdym razie dokończę moją... moją historyjkę. Mądry se to nie pojechał na ten... naokoło, tylko musiał tutaj. Dokończę moją historyjkę. Mówiliście mi o Katalinie. Wspominaliście, kim ona jest. Wspominaliście, kim jest jej nowy chłopak. No i faktycznie dobrze go rozpoznałem. Jednak no, szczerze powiem, że nie miałem za bardzo wtedy pojęcia o tym, że wydarzenia z San Andreas są przed wydarzeniami w GTA 3. No i też nie pamiętałem przy okazji tego, że właśnie Katalinę przyszło nam... No nie będę może spoilował tak bardzo. Ale miała ona swoje 3 minuty w ostatnim odcinku na końcu GTA 3. You know how it is, man. A field of tents, crazy ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. A teraz pojedziemy może normalnie, co? Żeby tu nic nie spartolić. Sorry za to, że wylądowałem na dachu, ale... Ale. Wietnamskich? Aha, zgaduję, że jak podrąba im mechanika, to będzie lipa, tak?
Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. West of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, lowriders, all that shit. You down? Do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Ej, gość jest jakiś dziwny. That was like so far gone. No nic, mamy już jednego mechanika, potrzebujemy jeszcze jednego. Nie wiem za bardzo, po co mam podjeżdżać do szpitala, ale zaraz się dowiemy. Coś wspominałem o rządzie, że jest chory. Czyżby chodziło o zioło? Nie zdziwiłbym się akurat w przypadku tego typa. Nie, o, szlik. No nic, ej, zaraz, mamy tam wjechać. Dobra, tutaj przejadę. Może zgubię przy okazji tą policję. Jezus Maria, z jakie zakrętasy. Ej, ta policja jest jakaś dziwna. W ogóle mnie nie goni. Albo mnie od razu gubi. Nie ma za bardzo chyba ochoty. Okej. Okay. Jesteśmy w szpitalu. Czyżby chciał jakieś kurde dopalacze ze szpitala, czy jak? Nothing. Aha. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Czyżby to nasz kolejny mechanik? I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal. O co mu chodziło? Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. O co chodziło? Mam nadzieję, że się prędzej czy później dowiemy. No to było dość dziwne, nie? Podejść pod szpital. Okej, ktoś pojechał samochodem, spoko. Już wszystko widziałem. Możemy spadać. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first though. So you tell me where you guys are gonna be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? Ale po co? What's your mind? Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Okay, but you're starting to freak me out with all that spaceship, man. Mnie też, jakby nie patrzeć. Okej, mamy jakąś odznakę, kurde, na mapie. Trzeba by było podjechać na komisariat. Tylko po co my na komisariat? Zazwyczaj policja chce nas wpakować za kratki. Albo ewentualnie nas zabić. Złego, nie wiem co lepsze. W każdym razie, co on kombinuje? Czyżbyśmy mieli się dowiedzieć na koniec tej misji? Zaraz zobaczymy. I tutaj komisariat, tak? Trochę dalej. Mamy lądowisko. Kurde, była chyba jakaś misja z tym lądowiskiem tutaj. Ale nie jestem do końca pewny. Ziomuś, poczekaj, bo ja tutaj mam pierwszeństwo. Jakie oczy ma? Picture a pink golf ball in your mind. Co on pierdzieli? We're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, True? Who was that? Don't go there, man. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin, and the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run their oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Nie wiem, gość jest ewidentnie jakiś tajemniczy. Najpierw siedział na jakiejś farmie, daleko na jakimś zadupiu, zioło sobie tam uprawiał, a teraz nagle po mieście jeździ i próbuje patrzeć na jakieś furgonetki, które wyjeżdżają spod komisariatu, czy szpitala.
dziwne i wręcz bym powiedział bardzo. I przy okazji mówi mi, że myślał o jakichś kaczuszkach, dmuchanych kaczuszkach, czy tam żółtych kaczuszkach, czy piłce golfowej. O, kolejni, kurde. Siema. Leave me alone, Berkeley. Do kupienia to jest. Stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. Siema. Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Oh, grade A, tip-top team. That's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. O, jest kolejny. Dobra, czyli mamy trzech zmyślnych hopa. Ten z tymi oczami. A week of hard work and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sounds big time. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Misja wykonana. Czyżbym musiał przejmować kolejne jakieś nieruchomości? Zaraz zobaczymy. Ktoś będzie do mnie dzwonił? Ktoś chce do mnie dzwonić? Nie? No i dobrze. 555, uprzejmie donoszę. Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. A jednak CJ, czyli się dał przekonać. Prokurator okręgowy, tak? Dobra, to jak prokurator okręgowy, to można mu podstawić świn. Naprawdę, policja. Policja na ulicach, policja na motorze. Ale byli akurat zajęci strasznie. Dobra, w takim razie jedziemy w miejsce, gdzie będziemy mogli spotkać prokuratora. I chyba mamy dla niego prezent, tak? Mam nadzieję, że prezent mu się spodoba. Znaczy tak, ten nasz kochany oficerek, który został tam już gdzieś daleko, chce chyba, żeby tego prokuratora wydymać, tak brzydko powiedziane oczywiście, ale taka prawda, żeby dostał za swoje. Nie wiem, co on mu tam się naprzykrzał, ale ten hotel prowadzi parking dla swoich gości. Idź za parkingowym. Okej. Ale brykę odprowadza, kurde. Za parkingowym i wjechał na parking, zdejmij go, zanim stamtąd wyjedzie. Jak dla mnie, okej. Mam cię zdjąć, kolego. Przykro mi. Taka gra. I co mi z tym? Udaj się do bramy dla samochodów i zaczekaj z innymi parkingowymi. No i sponio. Tylko pytanie, czy nie rozpoznają we mnie jakiegoś... A nie. Uznali mnie za nowego, tak?
Niebieski Martin, tak? Nie, żaden parkingowy nie podwędzi mojej zdobyczy. Co prawda to nie był niebieski, według mnie, no ale okej. Ej, macie podobną brodę do mnie, tylko jeszcze mam takie ten... Okej. To na pewno nie ten, ten jest biały. Wiesz, ten szmelc. Dwudrzwiowy. No i gdzie jest nasza zdobycz? Ej, naprawdę? Oj, 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 coś jedzie. 100? Ej, to nie jest on. No to co, w takim razie... Ja chyba czekam na ostatniego. No. No halo? Ile tu będę czekał? Ta 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 ta. Gdzie jesteś, prokuratorze? Ej, no bez jaj. Może on przyjedzie o określonej godzinie? O, coś tam jedzie. Może on... Tak, 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 tak. Jest. Widzę go już w środku. No to ja się tym zajmę. A skąd ty się tu wziąłeś w ogóle, typie? Dobra, mniejsza. Z tego co wiem, chyba dojechaliśmy tutaj tą jedną prostą. Więc tą jedną prostą będziemy mogli chyba wrócić do garażu. Czyli pod kątem prostym bezpośrednio możemy się udać. Może nic nie rozwalimy po drodze, co? Nikt nie skręca w lewo? Super. I podrzucamy mu. Jało! Będzie... O ty kurna, pało! I walnął. Podłożymy mu zioło i mam nadzieję, że będzie wszystko cacy. Ale kurna się burza zrobiła. Ja pierniczę. Nienawidzę burzy w grach. O! Burzy nie ma. Narkotyki zostały podłożone. Zabierz samochód na hotelowy parking. I burza dalej jesz. No nie! Nie uszkodź samochodu. Dobrze, że teraz mi to napisali, a nie wcześniej, bo ktoś we mnie ciągnął. Czerwone mają czerwone, dobra, bo czasami nie dają... Że w ogóle tu ludzie nie dają kierunkowskazów i tak to się później kończy właśnie. Że kogoś wjeżdżam. To trzeba dawać kierunkowskazy, ludzie. Nauczycie się tego wreszcie. Wow, 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 ślisko się, ej. Albo mi się zdaje, bo tu są warunki pogodowe wzięte pod uwagę. To strasznie ślisko się robi. Dobra, minuta. Spokojnie. Powinniśmy dać radę. Zaparkuj samochód na wskazanym miejscu parkingowym. Czyli co? Jeszcze wskazane miejsce jest, tak? Dobra. Dobra, ja spadam. Aha, i on wraca chyba po ten samochód, żeby go odstawić. Czyli co? Załatwił już sprawę. Już, 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 już. I on tu czeka. Dobra. Dzwonię na policję. Hello? Hello? It's WeTip. I seen something highly suspicious you should come check out. I co? Police! Don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron! Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? Whoa! But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Yo. No i załatwione. Ciekawe, czy mogę wziąć tą marychę z powrotem. No tak, by policja na pewno zostawiła w jednym miejscu. Mhm. Na pewno. Oh? Hey Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Yay. Where it is, every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke.
Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil their little party. All right, man. Dobra. Możesz próbować ponownie w każdy poniedziałek i piątek. Okej, odbierzmy telefon. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Czyli co, mamy kolejne misje od Cesara i od Zero. Aha, mogę spróbować ponownie. Czyli co, do tego parkingowego się, tak? Przebrać i tak dalej. No, nie. Hajsu mam, 64 tysiące. Myślę, że jest to dość sporo. Myślę, że jest to dość sporo. Tutaj możemy sobie jedną chatkę na wzgórzu gdzieś tam kupić. Na razie mi niepotrzebna. Idziemy sobie, zapiszę sobie grę. Nie będę może zaczynał kolejnego questa, bo... Znaczy kolejnej misji, bo może to wyjść zbyt długo, mi się zdaje. Ej, tutaj jest masa nieruchomości do kupienia tak naprawdę. No nie? A ten czerwony dom to co? To nieruchomość pewnie jest, nie? Ja tak rzucę okiem. Nie możesz jeszcze kupić tej nieruchomości. Aha, czyli na czerwono są jeszcze te, które nie mogę kupić ich. Okej, okay. Spoko. No, Cesar, jak widać, na naszej miejscówce. Dobra, wszyscy tutaj mieszkamy. No i Zero chyba przy swoim sklepie, który w sumie wtedy chyba mogłem kupić, tak mi się zdaje. No nic, dobra. Krócej znowu, ale no mówię, nie będę zaczynał kolejnej misji, bo byłoby zbyt długo jak dla mnie. Filmy powyżej 30 minut mają się strasznie rypią na jakości. No, także trzymcie się, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapa w górę, komentarz zostawcie, będę wdzięczny. No i widzimy się następnym razem. Pa, pa!